Ludzie są bardzo wyrozumiali. Nie wiedzą, co im uczyniono. To czas epokowych zmian. Znaleźliśmy się w punkcie, w którym nasycony Zachód spocznie na laurach albo odegra decydującą rolę w przyszłości. Zachowanie banków było karygodne. Chciwość bankierów wywołała falę oburzenia. Powierzyliśmy im pieniądze, aby pożyczali potrzebującym. Tymczasem oni wypłacili sobie premię za rekordowe straty. Naszym krajem rządzą korporacje, których nie interesuje dobro Stanów Zjednoczonych. Nie pojmuję, co się stało z USA. Stoczyliśmy się. Kiedy to się zaczęło? W czasach disco? Czy to ono zniszczyło Amerykę? Nastała epoka konsekwencji. Zachłanny system finansowy, eskalacja przemocy, skrajna nędza i degradacja środowiska naturalnego jednocześnie postępują na świecie. A rządy, duchowni i ekonomiści są bezradni. Wojna, podbój, głód i śmierć. Zbliżają się czterej jeźdźcy apokalipsy. Jeźdźcy apokalipsy. To nie jest kolejny film o teorii spiskowej. Nie zaszczepiamy lęku. Nie obwiniamy finansistów czy polityków. Tylko powątpiewamy w skuteczność systemów, które stworzyliśmy, i proponujemy rozwiązania. Systemy te podlegały subtelnym zmianom, manipulacjom, a nawet deprawacji, aby mogły służyć interesom nielicznych. Ludzkość przywykła do tych zmian, ponieważ człowiek potrafi przystosować się do każdych warunków, ale tym samym ludzie pozwolili się także stłamsić. Z reguły to elity społeczne pragną pozostać u władzy. Czynią to nie na modłę marksistowską, panując nad czynnikami produkcji lub nad pieniądzem, lecz manipulując tak zwaną mapą poznawczą, czyli sposobem, w jaki myślimy. Chodzi tu zasadniczo o treści niewypowiedziane. Od wieków jesteśmy poddawani mentalnej manipulacji. Ale w roku 1989 informatyk Tim Berners-Lee dokonał udanego połączenia klient-serwer. Tak narodził się internet. Od tego czasu zalewa nas fala darmowych, powszechnie dostępnych informacji. Podobnie jak w przeszłości wynalezienie druku pozbawiło Kościół i arystokrację władzy nad mapą poznawczą, tak i dzisiaj internet wpływa na rządy, finanse i media. Jesteśmy świadkami zmian. Najpierw powinniśmy jednak zrozumieć to, co tak długo zbywano milczeniem. Dopuśćmy do głosu ludzi, którzy mówią prawdę, ponieważ tylko prawda może nas wyzwolić.
is to be liberated from it. Pod koniec II wojny światowej wytwarzaliśmy połowę światowego PKB. Produkowaliśmy 54 tysiące samolotów rocznie i tak dalej. Staliśmy się nowym Rzymem. Wprowadziliśmy w życie strategię działania z pozycji siły, która sprawdziła się całkiem nieźle podczas zimnej wojny. Ale od tamtych czasów niczego nie zmieniliśmy. Dlatego mamy kłopoty z przejściem do nowej epoki. Empires do not begin or end on a certain date. Trudno ustalić dokładną datę początków lub końca imperiów, ale one z pewnością upadają. Zachód jeszcze nie pogodził się ze zmierzchem swojej dominacji. Upadek imperiów wieszczą pod pozorem odnowy różne ugrupowania, armie i organizacje, które od wewnątrz pożerają dziedzictwo starego supermocarstwa. Wojskowy, dyplomata i podróżnik, generał broni Sir John Glapp, w swoim eseju Los Imperiów analizował cykl życiowy mocarstw. Dostrzegł on łączące je podobieństwa. Imperium trwa około 250 lat lub 10 pokoleń, począwszy od pionierów, skończywszy na rozpasanych konsumentach, którzy stają się balastem dla państwa. W życiu imperium wyróżniamy 6 okresów. Erę osadników, erę podboju, erę handlu, erę dobrobytu, erę rozumu i erę upadku, czas chleba i igrzysk. Cechami charakterystycznymi ery upadku są bezkarne i nadmiernie rozbudowane wojsko, ostentacyjne bogactwo, przepaść między zamożnymi a biednymi, żerowanie na opasłym państwie i obsesja na punkcie seksu. Ale być może najbardziej znaną cechą jest deprecjacja waluty. USA i Wielka Brytania oparły swój pieniądz na parytecie złota lub srebra. Podobnie jak kiedyś Rzym. System waluty srebrnej okazał się bardzo pewny. Rzymskiego denara, tracącego coraz bardziej na wartości, zastąpiono miedziakiem, którego platerowano srebrem. Niestety powłoka ścierała się w obiegu, a senatorowie, którzy dawniej reprezentowali interes ludu, zajmowali się tylko swoimi sprawami. Bogactwo mocarstwa zawsze olśniewa, ale kryjąca się pod nim niepohamowana żądza pieniędzy, władzy i majątku oznacza, że służbę publiczną zdominowali ludzie pazerni. W historycznym ujęciu możemy zauważyć wszystkie oznaki zmierzchu imperium. Upadkowi towarzyszy też kryzys finansowy i gospodarczy, podobny do obecnego. Uwagę ludu rzymskiego nieustannie odwracano igrzyskami. Gdy zaczynały się zamieszki, politycy organizowali wielkie widowiska z udziałem wielu gladiatorów. My robimy to codziennie. To typowa cecha dla zmierzchu potęgi. Wystarczy włączyć amerykańską telewizję, żeby się o tym przekonać. Współcześni gladiatorzy znów odgrywają kluczową rolę. Krótko mówiąc, zapadliśmy w letarg i dobrze nam z tym.
Podobnie jak obecne gwiazdy, rzymscy sportowcy również zarabiali krocie. W II wieku naszej ery woźnica Diokles zdobył nagrody o łącznej wartości 35 milionów sestercji, co obecnie odpowiada kilku miliardom dolarów. Istnieje jeszcze jedna grupa zawodowa o nieproporcjonalnie wysokich dochodach w epoce upadku. Rzymianie, Turcy i Hiszpanie wielbili sławne osobistości. To kolejny przykład z czasów zmierzchu imperium. Dawniej mieliśmy się świetnie, wszystko było wspaniałe. Ale już straciliśmy to poczucie. Pragniemy je odnaleźć. Szukamy go w najlepszych potrawach i ubraniach, w najlepszej muzyce, filmach lub czasopismach. Ale nie nasycimy się tym, czego nie potrzebujemy. Społeczeństwo potrzebuje silnego wsparcia moralnego, które przywróci prawość. Zapanowała apatia i amoralność. To znaczy, że istnieją szerokie masy ludzkie, których nic nie obchodzi. Mamy do czynienia z naturalną entropią. Imperium jest jak żywy organizm, który w końcu umiera. Pytanie brzmi, jaką śmiercią? Czy umrze śmiercią gwałtowną, czy też będzie to proces powolny? Pokolenie wyżu demograficznego przyszło na świat w erze upadku. Być może ludzie ci nieświadomie zerwali niepisaną umowę międzypokoleniową, nienasyconą konsumpcją, wywindowaniem cen nieruchomości oraz pragnieniem wiecznej młodości, roztrwonili oni dziedzictwo przyszłych pokoleń. Mojego pokolenia i następnych. Chyba zapomnieliśmy o fragmencie z preambuły do naszej konstytucji, który odnosi się do naszych potomków. Postawiliśmy kropkę po nas samych. Pokolenie wyżu, do którego należę, dokonało najgorszej alokacji kapitału w dziejach. Mieliśmy niskie ceny ropy, czyli tanią energię. Spośród wszystkich możliwości wybraliśmy system, który zapewne w najmniej właściwy sposób wykorzystuje błogosławieństwa, jakimi nas obdarzono. Zapłacimy za to. Natura ludzka jest pełna sprzeczności. Dążymy do pokoju i nieśmiertelności, ale wciąż wymyślamy nowe narzędzia samozagłady. Bywamy dobrzy i szlachetni, a także bezgranicznie okrutni. Ludzie to złożone istoty. Choć nawet w tej chwili zachowujemy się tak, że niemal na pewno nasze wnuki czeka przerażająca przyszłość. Swoimi czynami stawiamy kropkę nad i, mimo że przecież kochamy wnuki. Czy istnieje większa sprzeczność? Mimo podjętych działań gospodarczych z lat 50., 60. i 70. i postępującego uprzemysłowienia, nie poradziliśmy sobie z problemami ubóstwa i niedożywienia. Codziennie miliony ludzi cierpią z głodu. Z drugiej strony także miliony wyrzucają jedzenie. Z jednej strony marnotrawstwo, a z drugiej nędza. Doświadczamy zarówno nadmiaru, jak i niedosytu. Czy o to nam chodziło? Dlaczego mając tak dużą wiedzę, wciąż nie potrafimy sprawiedliwie redystrybuować bogactwa? Jak to się stało, że człowiek rozwinął wadliwy system, który kosztem większości służy wybranym? Dlaczego w dobie dostatku brakuje nam woli, by przeobrazić złą strukturę społeczną? Chciwość to podstawowy składnik nieuczciwej gospodarki.
Rzecz nie w tym, że panuje niedostatek. Uważa się, że biedę pokonamy zwiększeniem dostatku. Jak powiedział Mahatma Gandhi, świat może zaspokoić nasze wszelkie potrzeby z wyjątkiem chciwości. Ale może chodzi o coś więcej niż tylko chciwość. Czy błąd tkwi w systemie? Jako cywilizacji szło nam świetnie. Przeżyliśmy rewolucję przemysłową. Rozwinęliśmy technologię wojskową. Na razie wyszliśmy z tego bez szwanku. Mamy system bankowy. Nie wszystko działa tu najlepiej, ale ogólnie nieźle sobie radzimy. 7 lat pracowałem na Wall Street. Poznałem ludzi zatrudnionych w zakładach mięsnych, którzy zostali wegetarianami. Gdy zorientowałem się, w jaki sposób zarabiają banki Goldman Sachs lub JP Morgan, na widok pieniędzy dostaję mdłości. Gdyby ludzie wiedzieli, jaką grę prowadzi system bankowy, jak to ujął Henry Ford, jutro mielibyśmy rewolucję. Większość społeczeństwa sądzi, że bank pożycza pieniądze, które ktoś wcześniej w nim zdeponował. Natomiast bank komercyjny tworzy pieniądz z niczego i pożycza go nam z oprocentowaniem. Gdybym ja produkował walutę w domu, nazwano by to fałszerstwem. Kreatywnego księgowego posądzono by o defraudację majątku firmy. Ale już bank działa zgodnie z prawem. Jeśli będziemy dalej tolerować podobne oszustwa, wywoła to rozmaite problemy w gospodarce. Banki tworzą pieniądz z niczego i pożyczają na procent. To brzmi niedorzecznie. Studenci drugiego roku, którym wykładam bankowość, nie wierzą w to. Przerabiam to w kółko. Banki rzeczywiście stwarzają pieniądze. Naprawdę tak się dzieje. To absurdalne. I oni mają prawo w to powątpiewać. Ale tak jest. Lobby bankowe jest bardzo silne. Finansistom nie zależy na zmianie tego systemu, bo przynosi im duże zyski. Raczej wmówią ludziom, że to ich wygórowane żądania podwyżek płac powodują wysoką inflację. Lub spekulacje na rynku nieruchomości windują ceny domów. Finansiści nie przyznają, że ceny rosną, ponieważ banki tworzą fikcyjny pieniądz, którym zasilają gospodarkę. Jak do tego doszło, że żyjemy w świecie, w którym banki mogą tworzyć pieniądz? Od roku 1971, kiedy prezydent Nixon zniósł wymienialność dolara na złoto, posługujemy się tak zwanym fiat money, czyli pieniądzem fiducjarnym. Dolar, funt brytyjski, euro są walutami fiducjarnymi. Fiat oznacza po łacinie niech się stanie. Prawo to stanowi, że rządową walutą jest pieniądz. Dolar, zarówno ten reprezentowany przez banknot, jak i przez liczby na ekranie, nie miałby żadnej wartości, gdyby nie powyższy wymóg prawny oraz fakt, że opłacamy nim podatki. Jedynie rząd może emitować pieniądz fiducjarny, ale banki tworzą go udzielając kredytu. Od 40 lat, odkąd waluta fiducjarna stała się normą, podaż pieniądza na rynku rośnie w tempie wykładniczym. To największy przyrost ilości środka płatniczego w historii. Kto na tym zyskał? Oczywiście ci, którzy emitują pieniądz, rząd i banki. Następnie firmy i osoby prywatne, które otrzymały dewizy dość wcześnie, aby je wydać, zanim wzrost cen zrównoważy przypływ waluty w obrocie.
Oni zakupią dobra, usługi lub aktywa taniej. Ceny niebawem podskoczą, a właściciele nieruchomości lub akcji odnotują zyski bez kiwnięcia palcem. Tak często powstają bańki spekulacyjne. A co z ludźmi na samym dole piramidy? Tymi, którzy pracują na etacie i oszczędzają. Zanim nowo wytworzony pieniądz do nich dopłynął, ceny zdążyły już wzrosnąć, siła nabywcza ich oszczędności spadła, a ich zarobki zasadniczo się nie zmieniły. Czasami ludzie ci biorą pożyczkę, aby nabyć dobra, na które już ich nie stać, czyli idą do banku. W rzeczywistości majątek dolnych warstw piramidy przechodzi do jej wierzchołka. W ten sposób tylko powiększa się przepaść dzieląca bogatych i biednych. Gdy system pieniądza fiducjarnego i rezerw bankowych zastąpi system waluty złotej, przyrost zadłużenia jest szybszy niż zdolność gospodarki do spłaty tego długu. W ostatecznym rozrachunku stajemy się niewolnikami zadłużenia. Tak się stało w USA. Każdy dolar amerykańskiego PKB wytwarza jednocześnie około 5,5 dolara długu. Taki plon wydaje gospodarka postawiona na głowie. Rządowy plan ratunkowy polega naturalnie na dalszym zwiększeniu zadłużenia. Nie nasycimy się walutą bez pokrycia. Nie wyjdziemy też z długu, zaciągając kolejną pożyczkę. Gdyby drukowanie gotówki zwiększało zasobność kraju, Zimbabwe pławiłoby się w luksusie. Niestety to tak nie działa. 97% bieżącej podaży pieniądza na świecie stanowi dług. Już Voltaire powiedział, że ostatecznie pieniądz papierowy powróci do swojej wewnętrznej wartości, do zera. Przez trzy pokolenia byliśmy świadkami walki komunizmu z kapitalizmem. Ale w latach 80. załamała się radziecka gospodarka i zapanował tak zwany kapitalizm. Bitwa między komunizmem i gospodarką rynkową trwała do roku 1989. Wówczas nie mówiono o wadach wolnego rynku. Nie należało krytykować swoich w zmaganiach z nimi. Przecież wybór między naszym zespołem a tyranią socjalistów, którzy nie potrafili zapewnić dobrobytu swojemu społeczeństwu, był oczywisty. Komunizm upadł z wielu powodów. Był niewydolny, nie szanował praw człowieka i tak dalej. Kapitalistyczny Zachód triumfował. Uznał porażkę przeciwnika za dowód swojej nieomylności. Ale oba systemy chciały osiągnąć coś niemożliwego. Nieskończony wzrost. I oba poniosą klęskę. Pierwszy już upadł. Na kapitalizm też przyjdzie pora. Może już przyszła. Ameryka znalazła się w bardzo ciekawym położeniu. 300-letnia ekspansja tego kraju opierała się na założeniu o niewyczerpalności zasobów. Gdy pojawiał się niedosyt, należało jechać na zachód i zwiększyć ich eksploatację. W efekcie pomnażano dochód, czyli rósł majątek do podziału. Tymczasem obecnie mamy do czynienia z deficytem zasobów naturalnych. Porcje do podziału maleją, co nie podoba się obywatelom. Ameryka nie jest przygotowana do takiej sytuacji. Dlaczego Ameryka tak bardzo oddaliła się od ideałów jej ojców założycieli? Dlaczego amerykański sen stał się koszmarem? Przez ostatnie 30-40 lat oglądamy radykalne oblicze kapitalizmu. Głównie za sprawą ekonomisty Miltona Friedmana, a także Ronalda Reagana i Margaret Thatcher oraz innych zwolenników tej polityki.
w ramach której ludzi zachęcano do zaciągania ogromnych kredytów, popierano prywatyzację, ograniczano wydatki rządowe, choć zwiększano nakłady na wojsko, więc ogólne wydatki rosły. Zmniejszano nadzór państwa nad gospodarką oraz instytucjami, zwłaszcza nad korporacjami. Mieliśmy nagle uwierzyć, że ludzie kierujący korporacjami są ponad prawem, jak bogowie. Milton Friedman i jego chłopcy z chicagowskiej szkoły ekonomii neoklasycznej stworzyli podwaliny systemu zwanego dziś kapitalizmem. And became the framework for what we today call capitalism. Istnieją dwa nurty w podejściu do zarządzania zasobami i majątkiem. Mówimy o ekonomii klasycznej i neoklasycznej. Ta pierwsza opowiada się za ograniczoną rolą państwa w gospodarce, za większą autonomią jednostki i dostrzega znaczenie zasobów naturalnych. Szkoła neoklasyczna nie przykłada wagi do zasobów. Państwo kieruje gospodarką, ale nie miesza się do wolnego rynku, tylko zajmuje się kwestiami społecznymi i redystrybucją dochodu. Ekonomia neoklasyczna pojawiła się około 100 lat temu, aby chronić żywotne interesy pewnych ludzi. A to oznacza, że model ten jest oderwany od rzeczywistości. Odnosi się do tego, jak być powinno, zamiast do aktualnej sytuacji. Nurt neoklasyczny faworyzuje wielkie korporacje, które wykorzystano do finansyzacji gospodarki światowej. Ekonomia neoklasyczna, promowana przez Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, wciąż przeważa we współczesnej strategii gospodarczej. Erę Reagana, a właściwie erę Reagana i Thatcher w bardziej globalnym ujęciu, charakteryzowała zasadnicza zmiana w układzie sił oraz wielki transfer możliwości i bogactwa. Ten ruch dokonał się wewnątrz klasy ludzi zamożnych, na czym wzbogacił się zwłaszcza sektor finansowy USA, a także Wielkiej Brytanii oraz innych krajów. Wynagrodzenia w tej branży poszybowały w górę, zarówno premie, jak i płace zasadnicze. Nastąpił przepływ środków z niefinansowego do finansowego segmentu gospodarki. To zjawisko bez precedensu w historii rodzaju ludzkiego. W roku 1932, po wielkim krachu giełdy, Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę, która zakazywała łączenia działalności komercyjnej banków z bankowością inwestycyjną. 67 lat później, w roku 1999, prezydent Bill Clinton uchylił tę ustawę pod wpływem sekretarza skarbu Larry'ego Summersa i jego poprzednika Roberta Rubina. Banki ponownie mogły spekulować depozytami wedle uznania. Wall Street stało się szczególnym rodzajem kasyna. W przeciwieństwie do tych z Las Vegas, które są legalną formą hazardu, poczynania giełdy fatalnie odbiły się na społeczeństwie. Przede wszystkim chodzi tutaj o sposób, w jaki roztrwoniono nasze pieniądze, w wyniku czego rzesze ludzi straciły pracę. Ten niepohamowany hazard niemalże doprowadził do zapaści cały system finansowy świata. Banki o zadłużeniu przekraczającym PKB całych państw stały się zbyt wpływowe, żeby upaść. Zachód nie był do tego przygotowany, a bankierzy spotkali się z zaszokowanymi politykami. Musicie nas dofinansować. Jeśli nie dostaniemy pieniędzy, szlak trafi wszystko. Co zrobicie z dziesiątkami milionów ludzi, którzy stracili wszystkie oszczędności? Czeka was rewolucja. Lepiej sypnijcie groszem. Pożyczcie pieniądze. Stwórzcie je z niczego i dajcie nam, żebyśmy posprzątali swój bałagan, bo inaczej będzie źle. Tak właśnie postąpił Hank Paulson.
Pewnego dnia powiedział kongresmenom, potrzebujemy 700 miliardów dolarów. Teraz, bo zobaczycie. Czy to na pewno jest kapitalizm? Przecież rola państwa w ustroju kapitalistycznym powinna być ograniczona. Ale współczesny aparat państwowy jest wyjątkowo przerośnięty i zaborczy. Na wolnym rynku działają osoby prawne i fizyczne. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo wytwarza zysk, a złe decyzje prowadzą do bankructwa. Kryzys bankowy z roku 2008 obnażył nieoczekiwany podział w zachodniej gospodarce. Socjalizm dla bogatych, kapitalizm dla ubogich. Przykładem pierwszej sytuacji było rządowe dofinansowanie amerykańskich banków. Ludzie nie chcą socjalizmu w Ameryce, ale obecnie jest to chyba najbardziej socjalistyczny kraj na świecie. Nasz system trudno nawet nazwać kapitalistycznym. Bogaci nie ponoszą konsekwencji swoich błędów. W przeciwieństwie do biednych, którzy co gorsza, muszą też płacić za pomyłki majętnych. Kiedy to na podatnika spada ciężar pokrycia kosztów nieudanych spekulacji bankierów, wówczas człowiek staje się niewolnikiem bezdusznych instytucji finansowych. Po zamachach z 11 września Alan Greenspan, szef Banku Rezerw Federalnych USA, obniżył stopy procentowe, by zachęcić kredytobiorców. Trzeba było pozyskać nowych graczy, którzy zasilą piramidę finansową. Nowo stworzony pieniądz wpompowano w rynek nieruchomości, co wywołało niespotykany wzrost cen. Młode matki wracały na etat, żeby spłacać hipotekę. Wymarzony dom stał się przedmiotem spekulacji. W zachodnim rynku nieruchomości nie chodzi o własność. Stanowi on jedyną szansę rozwoju dla zwykłych obywateli, którym pensje nie dają takiej możliwości. Rynek nieruchomości przyciągnął potężny kapitał z innowacyjnych sektorów gospodarki. W efekcie powstała ogromna bańka spekulacyjna, która zahamowała rozwój innych gałęzi gospodarki. Niemcy nie widzą związku między posiadaniem własności i zapatrywaniami demokratycznymi. Wiele osób w Niemczech wynajmuje mieszkania i nie ma z tym problemu. Faktem jest, że Reagan i Thatcher działali w innych okolicznościach, gdy nakłaniali ludzi do nabywania nieruchomości. W tym problem. Jeśli wciska się podejrzane kredyty osobom, które nie rozumieją, w co się pakują, konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne. Taka była przyczyna kryzysu wywołanego kredytami subprime w USA. To nie ma nic wspólnego z demokracją. To przykład złej koncepcji. Przełom nastąpił około roku 2000, gdy finansiści w USA zorientowali się, że ubodzy są uczciwi. Człowiek biedny ma inny system wartości. Dla niego dług to zobowiązanie, które trzeba spłacić. Ludzie ci będą spłacać zadłużenie, nawet jeśli jest ono niesłuszne albo wyższe, niż się tego spodziewali. Nawet gdy ich na to nie stać. Zawierając umowy o zmiennym oprocentowaniu odsetek, pożyczkodawcy musieli od samego początku wiedzieć, że niezdolność do spłaty hipotek przez kredytobiorców jest tylko kwestią czasu. Systematyczny wzrost odsetek zmusił wielu ludzi do ograniczenia konsumpcji, przerwania studiów swoich dzieci. To tylko pogorszyło całą sytuację. Banki zawiązały przestępczy spisek, aby większymi kosztami obciążyć czarnoskórych i latynosów. Kartel bankowy, wspierany przez administrację Busha, zablokował oskarżenia o stosowanie kryteriów rasowych przy udzielaniu kredytów i dalej wyzyskiwał mniejszości.
Pożyczki pochodziły od Wells Fargo, jednego z największych kredytodawców w mieście i w kraju. Na jego celowniku znalazły się miejscowe mniejszości. Firma oferowała klientom drogie i niekorzystne kredyty subprime, których nie byli oni w stanie spłacić. Pazerność pożyczkodawców, zakamuflowana złożonością produktów finansowych, miała przynieść zysk tylko jednej stronie. Obserwowaliśmy dynamiczny rozwój wielu afroamerykańskich społeczności w mieście. Widzieliśmy ich aktywność. Tymczasem przejęcia nieruchomości, które były owocem polityki ekspansji kredytów subprime prowadzonej przez Wells Fargo, w znacznym stopniu zaburzyły ten proces i zatrzymały dalszy rozwój. Oni nie chcą się w to zagłębić, dlatego nie widzą istoty problemu. Trzymają się z dala. Spoglądając na książkę, widzisz okładkę. Ale jeśli nie zajrzysz do środka, nie poznasz treści. Oni martwią się tylko o siebie. To niedobrze, bo gdyby zrozumieli istotę problemu, pomogliby nam. Baltimore to jeden z wielu przykładów tego, co się dzieje na całym świecie. Tej niesprawiedliwości można przypiąć etykietkę rasizmu. Ale możemy tu dostrzec coś więcej. Zysk. Nie należy się dziwić, że brak nadzoru bankowego doprowadził do katastrofy. Na każdego kongresmena przypada do 5 lobbystów sektora finansowego. Tych 5 osób ma przekonać polityka do zatwierdzenia przepisów korzystnych dla finansjery. Ubogich nie stać na wynajęcie 5 lobbystów. Demokracja stała się grą o nierównych szansach. The way our democracy works, it's an unlevel playing field. Sektor finansowy zdobył ogromną władzę, częściowo dzięki sponsorowaniu polityków, ale przede wszystkim przekonując ludzi, że finanse są zdrowe. Ale najzdrowsze są finanse pozbawione nadzoru państwowego. Ta zasada to fundament tak zwanego korytarza Wall Street, Waszyngton. Ludzie dociekają, kto naprawdę rządzi w Waszyngtonie. Po upadku Lehman Brothers 80% społeczeństwa było przeciwne dofinansowaniu. Mimo to Kongres zatwierdził tę uchwałę, tym samym demonstrując, w moim przekonaniu, że reprezentuje interesy finansjery. To nie jest przykład sprawnej demokracji. Jeśli grupa firm, cała branża uzna swoje interesy za ważniejsze od interesów kraju. Jak to możliwe? To zasługa sponsorów kampanii wyborczych, którzy lobbują wśród polityków amerykańskich. Nasza demokracja nie działa. Mamy do czynienia z rządami nowoczesnej oligarchii. Przekonuje ona społeczeństwo, że nie może się ono obejść bez na przykład 6 największych banków, które są właściwie pozbawione nadzoru państwa. Brak tych banków doprowadziłby do różnych okropnych rzeczy. To nie jest szantaż. Wmówią nam, że taki jest świat i nic na to nie poradzimy. Możemy tylko współpracować. To bardzo sprytne. Bank Rezerw Federalnych, Fed, w istocie wspiera banki komercyjne. Pomysł oddania nadzoru bankowego w jego ręce to zgoda na samowolę sektora finansowego i Wall Street. A Wall Street może zawetować decyzję szefa Fedu. Dopóki Wall Street ma prawo weta, a urzędników rekrutuje się spośród bankierów, dopóty nadzór państwa nad giełdą i bankami pozostaje fikcją. Jeśli ktoś nazywa to przepisami prawa, to stosuje orwellowskie dwójmyślenie. Demokracja to rządy ludu. Plutokracja to rządy bogatych.
Dla ustroju plutokratycznego typowe są duże rozwarstwienie społeczne, niska mobilność obywateli oraz wyzysk mas, który uniemożliwia ludziom pokonanie biedy. Ruch na rzecz równości praw wyborczych obalił system, w którym bogaci dysponowali większą liczbą głosów niż biedni. Współczesny lobbying zniweczył te osiągnięcia, sprowadzając politykę amerykańską do służebnej roli wobec bogaczy. Goldman Sachs wykorzystuje swoje zyski, aby zdobyć wpływy w Waszyngtonie w celu ustanowienia przepisów, dzięki którym łatwiej zarobi pieniądze na przekupienie urzędników. Ta rozrastająca się przestępcza machina jest pasożytem gospodarczym, który stopniowo zabija swojego żywiciela. Goldman Sachs, który wykonuje dzieło Boże, należy do najpotężniejszych banków inwestycyjnych na świecie. Jego kadra często piastuje wysokie stanowiska w administracji państwowej i w bankach centralnych. We wrześniu 2008 roku, na niecały miesiąc przed krachem giełdy, Goldman Sachs, rzekomy filar wolnego rynku, zmienił swój status z banku inwestycyjnego na komercyjny. Dzięki temu zaczął podlegać ochronie państwowej. Oto przykład socjalizmu dla bogatych. Goldman Sachs to niezwykle skuteczna instytucja. Jego celem są pieniądze. Przy nim najwięksi złodzieje wyglądają jak amatorzy. Kradnie na potęgę, ale legalnie. Pozwalają mu na to przepisy. W ostatnich latach bank z premedytacją sprzedawał nieświadomym niczego klientom papiery wartościowe, składające się ze złych hipotek. Zarobił na tym krocie. Jednocześnie firma wie, że długo tak nie pociągnie, ponieważ handluje chłamem. Dlatego Goldman Sachs postanowił ubezpieczyć lipne pakiety u giganta AIG, który wziął ryzyko na siebie. Podczas kryzysu toksycznych hipotek Michael Swenson i Joshua Birnbaum z Goldman Sachs zarobili 4 miliardy dolarów na krótkiej sprzedaży złych hipotek. Bank nazwał to wielkim zakładem i oszukiwał swoich klientów. Dyrektor wykonawczy Lloyd Blankfein został wezwany na przesłuchanie przed senacką podkomisją. Wiele się mówi o rzekomych wielkich, krótkich pozycjach Goldman Sachsa na rynku nieruchomości. W latach 2007 i 2008 nie zajmowaliśmy znaczących, krótkich pozycji na rynku produktów powiązanych z hipotekami. Z całą pewnością nie wprowadziliśmy w błąd swoich klientów. Wielki zakład przyniósł Goldmanowi miliardowe zyski w roku 2007. Chwilowo machlojki uszły bankowi na sucho. Bank stał się jeszcze potężniejszy i bogatszy. Osiągnął największe zyski w historii. Wypłaca niebotyczne premie. Doskonale mu się wiedzie. Niestety Goldman Sachs nie działa w interesie gospodarki. Nikomu chyba nie przeszkadza, że wybitnie utalentowane jednostki zarabiają fortunę, jeśli ich wynalazki służą światu. Oni ryzykują własny kapitał, a cała ludzkość skorzysta na ich twórczości. Dajmy na to, że wymyślę i wyprodukuję samochód zasilany sianem. Robię to z pobudek finansowych. Jeśli rynek uzna go za najwspanialsze auto w historii, zarobię miliardy, ale skorzystają na tym wszyscy, ponieważ potrzebujemy środków transportu. Na tym polega genialny paradoks wolnego rynku. Myśląc o sobie, możemy jednocześnie działać dla dobra ogółu. Ile osób skorzystało na premiach bankierów? W świątobliwej scenerii z sylwetką katedry świętego Pawła w Londynie wiceprezes i rzecznik Goldman Sachs, Lord Griffiths, ukazał sposób myślenia finansistów.
Pobożny chrześcijanin bronił wygórowanych premii. Nie jestem pesymistą, lecz optymistą. Uważam, że powinniśmy zaakceptować te nierównomierności jako szansę na osiągnięcie dobrobytu przez wszystkich ludzi. Jedną z kardynalnych zasad chrześcijaństwa, islamu i judaizmu jest dzielenie się bogactwem. Nie zabierzemy go na tamten świat. W tej normie zakorzenione są przepisy prawa, gospodarki i tak dalej. Zapomnieliśmy o tym i zaczęliśmy coraz więcej gromadzić. To oburzające, że ludzie stracili domy, pracę i nie są w stanie spłacić hipotek, które sprzedali im bankierzy oszuści o niewyobrażalnie wysokich dochodach. To niedopuszczalne. W tej sprawie powinno nadać się większy rozgłos. Jeżeli ludzie zamożni twierdzą, że wzbogacili się przede wszystkim na tych malwersacjach, to tylko wymówka. Oczywiście w procesie kształtowania się społeczeństwa niektórym ludziom powodzi się lepiej, a innym gorzej. To zupełnie normalne. Ale usprawiedliwianie pozycji Goldmana Sachsa rozwarstwieniem społecznym jest wyssane z palca. W którym momencie moralność pojawia się w kalkulacjach ekonomicznych? Wielu ludzi sądzi, że Adam Smith pozwolił nam nie myśleć o moralności. Adam Smith powiedział, że człowiek myśli tylko o własnym zarobku, ale jest tak kierowany niewidzialną ręką, aby przysłużył się społeczeństwu. Tak naprawdę to on tego wcale nie powiedział. Adam Smith wiedział, że grupy połączonych przedsiębiorców sprzymierzą się przeciwko interesowi publicznemu, podniosą ceny. Smith rozumiał zagrożenia ze strony monopolu i wagę wykształcenia, którego sektor prywatny nie jest w stanie zapewnić. Ekonomista ten był świadom wszystkich ograniczeń, ale jego współcześni spadkobiercy o nich zapomnieli. Adam Smith jest ojcem chrzestnym klasycznej ekonomii, ale hazardziści finansów wykorzystali jego słowa do własnych celów. Lord Griffiths popiera bezwzględny indywidualizm, aby teorią skapywania dowieść, że gdy wzbogacą się bankierzy, reszta społeczeństwa też się dorobi. Gdy nakarmimy konia, wróble również się najedzą. Bogactwo elit w końcu skapnie także na pozostałych ludzi. Nic z tego. Zanim pieniądze dotrą do podstawy piramidy, utracą swoją siłę nabywczą. Społeczeństwo nie może zrozumieć, dlaczego politycy dopuścili do tej sytuacji. Ponieważ nasz system polityczny jest wadliwy, lobbyści i sponsorzy odgrywają w nim zbyt dużą rolę. Musimy tak zreformować nasze procesy polityczne, aby więcej do powiedzenia mieli zwykli obywatele. Jednocześnie powinniśmy ograniczyć wpływy różnych grup interesów, które w znacznym stopniu kształtują nasze prawo i podatki. Stałem u drzwi domu Colina Powella. Spojrzałem na gospodarza i spytałem, co dalej, szefie? Odparł, o co pytasz? Odpowiedziałem, co pan będzie teraz robił? Powiedział, napiszę książkę. Ale przecież nie będzie jej pan pisał do końca życia. Jakie będzie pana następne stanowisko? Na co odrzekł, być może posada rządowa, ale najpierw muszę zarobić. Miliony. Tylko w ten sposób mogę dostać się do amerykańskiego rządu. O, wow.
The Democrats and the Republicans are. Demokraci i Republikanie są dłużnikami korporacji. Dopóki nie spłacą swoich zobowiązań, nie będziemy mieli sprawnego rządu. Wrodzona nieuczciwość zachodniego systemu finansowego i politycznego oddziałuje również na cały świat. Przywódcy zachodniego świata uzasadniali zbrojne interwencje w Iraku, Afganistanie i Pakistanie moralną koniecznością. Czy to jedyny powód? Największym beneficjentem amerykańskiej polityki zagranicznej jest wojsko, a przede wszystkim producenci broni. Armia wygrywała wojny, ale jak sobie radzi ze zwalczaniem terroryzmu? Naloty bezzałogowych samolotów wywołały tylko nową falę ekstremizmu. Doprowadziły do radykalizacji młodzieży z północno-zachodniego pogranicza, a także z niektórych rejonów Pendżabu i Pakistanu. Można odnieść wrażenie, że Ameryka robi to celowo, aby zdestabilizować sytuację w Pakistanie. Jeśli tak jest, to ludzie, którzy popierają tę politykę, powinni wiedzieć, że miejsce 10 zabitych, tak zwanych terrorystów, zajmuje 500 nowych. Dla nich te naloty są atakiem na Pakistan. Gdyby wojska koalicji naprawdę chciały wykurzyć terrorystów, nie przeprowadziłyby tak szeroko zakrojonej operacji w okręgu Swat. Większość mieszkańców doliny uciekła. W kraju mamy 2 300 000 uciekinierów. Do ujęcia przywódców rebelii wystarczyłby oddział komandosów. A tak wszyscy talibowie uciekli. Następnym beneficjentem są zwycięzcy przetargu na odbudowę infrastruktury. Być może mieszkańcy Zachodu poczują się nawet lepiej na wieść, że USA wpompuje miliardy świeżo upieczonych dolarów w gospodarkę krajów rozwijających się. Niestety takie akcje rzadko osiągają zamierzony cel. Dlaczego pomagamy tym krajom? My, ekonomiści od brudnej roboty, stworzyliśmy pierwsze globalne imperium. Jak to robimy? Wybieramy kraj trzeciego świata, którego zasoby są atrakcyjne dla naszych korporacji i załatwiamy mu ogromną pożyczkę z Banku Światowego lub z innej związanej z nim organizacji. Ale pieniądze nigdy nie trafią do tego państwa, tylko do naszych korporacji, które zbudują w nim elektrownie, autostrady i parki przemysłowe. Z tych inwestycji skorzystają tylko najzamożniejsze rodziny w tym kraju oraz nasze korporacje. Przeciętnych ludzi nie stać na przejazd płatną autostradą. Brak im kwalifikacji do pracy w parkach przemysłowych. Muszą za to spłacić olbrzymi dług. Infrastruktura, rozwinięta dzięki ogromnym pożyczkom z Banku Światowego i MFW oraz dzięki zachodnim dotacjom, służy tylko elicie i klasom panującym. Społeczeństwo nic z tego nie ma. They have not benefited the people.
Mnóstwo pieniędzy trafia do kieszeni zachodnich konsultantów, którzy pobierają wygórowane honoraria. Tymczasem niewiele środków pozostaje na realne potrzeby kraju. Zyskają właściciele mienia, dzięki któremu rozbudowano infrastrukturę. Ale większość ludzi nie dysponuje żadnymi zasobami. Nie ma pracy. Takim osobom trudno jest znaleźć intratne zajęcie. I co wówczas robią? Przyłączają się do talibów, ponieważ widzą, że wróg odbiera im resztki tego, co posiadają. Prezydent Obama chce zainwestować w Pakistanie 7,5 miliarda dolarów, żeby zmniejszyć ubóstwo, wyeliminować podziały społeczne oraz antyamerykańskie nastroje. Niezależnie od jego intencji, poradzimy sobie sami. W ogóle to bardzo zły pomysł. Taka pomoc tylko pogorszy sytuację, bo ściągnie tę wydumaną wojnę z terroryzmem do naszych wiosek. W jakim stopniu polityka zagraniczna USA jest istotnie bezinteresowna? Jak duże wpływy mają banki i korporacje, jej główni beneficjenci? Amerykańska misja szerzenia demokracji na świecie jest pełna sprzeczności. Choćby promowanie wolności pod lufą karabinu lub zwalczanie polityki i rządów demokratycznych niezgodnej z wizją USA. Podobnie rzecz się ma z ideą gospodarki wolnorynkowej. Amerykańskie firmy sektora finansowego zarabiają najwięcej pieniędzy, gdy dany kraj znajduje się w fazie transformacji. Poszukują one jeszcze nieuregulowanych rynków, które przechodzą zmiany strukturalne. W tych warunkach firmy te zarabiają najwięcej. Nic dziwnego, że kraje rozwinięte prowadzą wojny w krajach zacofanych, gdy tyle osób zarabia na tym krocie i nigdy nie doświadcza konsekwencji swoich czynów. Co z tego, że 5 milionów dzieci w Afryce zmarło z powodu zeszłorocznego długu? Dostałem premię w wysokości miliona funtów. Czasami odbywam takie rozmowy z bankierami o długim stażu. Słuchają mnie z uwagą, są bardzo uprzejmi i czarujący. Na koniec mówią: było mi niezwykle przyjemnie ponownie cię zobaczyć. I wracają do biura, żeby przygotować kolejną pożyczkę dla Tanzanii. Poznałem wielu tak zwanych terrorystów. Przeprowadziłem z nimi wywiady do swoich książek. Spotkałem ich w czasach, gdy byłem ekonomistą od brudnej roboty. Żaden z nich nie chciał zostać terrorystą. Woleliby mieszkać z rodziną na wsi. Zajęli się terrorem, kiedy stracili swoje gospodarstwa. Były one zalewane wodą podczas budowy hydroelektrowni i ropą naftową z szybów wiertniczych. Ludzie ci stracili jedyne źródło utrzymania rodziny. Somalijskim rybakom zniszczono łowiska i stali się piratami. Oni wcale nie chcieli zostać terrorystami czy piratami. Oczywiście zawsze znajdzie się paru wariatów. Nie zabraknie też seryjnych morderców. Być może Osama Bin Laden był takim szaleńcem. Tacy ludzie zdobywają zwolenników, gdy szerzy się niesprawiedliwość, głód i ubóstwo. Dla gnębionych mas stają się oni szansą na odmianę. Jeśli chcemy zlikwidować terroryzm i zapewnić krajowi bezpieczeństwo, powinniśmy zrozumieć, że cała Ziemia jest naszą ojczyzną. Jaka jest definicja słowa terrorysta? Wielu terrorystów uważa się za bojowników o wolność. Czy to możliwe, by ataki terrorystyczne zostały wymierzone w zachodnie korporacje oraz spekulantów i strategów politycznych? Mówiąc o terroryzmie, postrzegamy się w roli ofiary. Oni mogli nam wyrządzić dużą krzywdę, ale i tak jest to niewspółmierne do tego, co my im zrobiliśmy.
Wydarzenia z 11 września są przykładem dotkliwego aktu terroru. Być może to najpoważniejszy akt terrorystyczny w historii. Mogło być znacznie gorzej. Załóżmy, że Al-Kaida zbombardowałaby Biały Dom, zabiła prezydenta i zastąpiła jego urząd bezwzględną juntą. Gospodarka dostaje się w ręce ekonomistów, którzy doprowadzają do największej w dziejach świata katastrofy. To byłoby gorsze niż 11 września. Wcale tego nie wymyśliłem. To się naprawdę wydarzyło. Chodzi o chilijski 11 września. 11 września 1973 roku demokratycznie wybrany prezydent Chile, Salvador Allende, został obalony w zamachu stanu. Zapanowała dyktatura Augusto Pinocheta, który rządził krajem do roku 1990. W Chile zduszono wszelką opozycję, uwięziono i zamordowano tysiące ludzi. Kto stał za tamtymi wydarzeniami? Nie trudno ich znaleźć. Urzędowali m.in. w Waszyngtonie i Londynie. Ale to już przeszłość bez znaczenia. Zasadą każdej ideologii jest ignorowanie swoich przestępstw, a podkreślanie niegodziwości innych grup i własnej szlachetności w jej zwalczaniu. Przyczyn tak zwanego terroryzmu nie wykorzeni się, powiększając rozwarstwienie społeczne. Jeśli państwa rzeczywiście chcą się uporać z terroryzmem, powinny rozpocząć od reform na swoim podwórku. Dopóki finansowe imperia nie zaprzestaną pogoni za zyskiem z kontraktów budowlanych i kredytowych, strumień pieniędzy z Zachodu będzie wciąż przynosił niesprawiedliwość. Miliony osób znów stracą domy, rozkwitnie terroryzm, a neokolonializm pochłonie wiele ofiar na całym świecie. Nasz względnie pusty, przestrzenny świat zapełnił się ludźmi oraz ich dobytkiem. Za mojego życia populacja ludzi na świecie uległa potrojeniu. Również liczba samochodów, domów, statków i innych rzeczy, które obciążają środowisko, wzrosła nawet więcej niż trzykrotnie. Świat został zasypany tak zwanym ludzkim dorobkiem. Natomiast zaczyna w nim brakować naturalnego kapitału. My, mieszkańcy zamożnych krajów rozwiniętych, jesteśmy pierwszym pokoleniem, które doświadcza kresu prawdziwych korzyści ze wzrostu gospodarczego. Przez setki lat podnosiliśmy jakość swojego życia, zapewniając sobie wyższy standard materialny. Dzięki temu między innymi żyjemy dłużej oraz jesteśmy bardziej zadowoleni. Ale obecnie jakość życia już nie zależy od materialnego dobrobytu. Mimo że długość życia człowieka z bogatej części świata wciąż rośnie, nie jest ona skutkiem wzrostu gospodarczego w tym regionie. To samo dotyczy naszego odczucia szczęścia. Paradoksalnie większy rozwój tylko pogłębia biedę. Nasz egoistyczny system gospodarczy nieustannie traci swoją szansę. Już czas, by Zachód przedefiniował znaczenie słowa postęp. Spoglądam na świat oczami koncernu Royal Dutch Shell. Firma dysponuje jedną z najlepszych na świecie komórek strategicznych.
Korporacja działa według dwóch scenariuszy. Pierwszy z nich to plan, w ramach którego światowi przywódcy spotykają się, aby dyskutować o przemianie energii, globalnym ociepleniu, kurczących się zasobach paliw kopalnych itd. Drugi scenariusz to walka. I właściwie jest on tym, co kryje się pod tym pojęciem. Co ciekawe, w roku 2075 oba scenariusze spotkają się w tym samym punkcie. Z tą różnicą, że wykonanie planu kosztuje znacznie mniej krwi. Walka przewiduje krwawe zatargi o surowce. Koncerny naftowe sięgają po złoża ropy zalegające głęboko pod dnem oceanów, ponieważ łatwo dostępne źródła są na wyczerpaniu. Poza ropą naftową kończą się również zasoby najważniejszych niedawno odkrytych metali. 40% terenów rolniczych zostało zdegradowanych, a podział coraz słabszych plonów jest nierówny. Większym zagrożeniem od globalnego ocieplenia może się okazać wyczerpanie ziemskich bogactw naturalnych. Na świecie zabraknie terenów uprawnych zdolnych wyżywić 9 miliardów ludzi. Jak szacuje Shell, do roku 2075 całkowicie wyeksploatujemy nieodnawialne źródła paliw. Skurczą się również zapasy wody pitnej oraz innych zasobów niezbędnych naszym organizmom i gospodarce. Zdaniem Shella, jeśli nie dojdzie do porozumienia między przywódcami świata, to zapanuje wielki chaos. Shell stawia raczej na zamęt. Podobnie jak zaniedbanie przez pokolenie wyżu demograficznego losu przyszłych generacji, również nasza anachroniczna skłonność do konkurowania o uszczuplone zasoby naturalne może mieć opłakane skutki. Obecny ustrój gospodarczy promuje współzawodnictwo i indywidualizm, podczas gdy postęp ludzkości jest w dużej mierze owocem współpracy. Zarzewie konfliktu tkwi w każdej zbiorowości zwierząt, ponieważ wszystkie osobniki mają takie same potrzeby. Walczą między sobą o pokarm, schronienie, siedlisko, terytorium, partnerów seksualnych itd. Ale człowiek ma inne możliwości. Jesteśmy dla siebie nawzajem najlepszym źródłem wsparcia, miłości, pomocy i współpracy. Te cechy rozwinęliśmy znacznie lepiej od zwierząt. Inny człowiek może być moim najgorszym wrogiem lub najlepszym przyjacielem. Aby postępowe społeczeństwo sprostało swoim potrzebom natury gospodarczej, społecznej i kulturowej, musi przejść od globalizacji do lokalności. Szczęście uzyskamy w wyniku zmiany stylu życia z konsumpcyjnego na produkcyjny, pielęgnując poczucie wspólnotowości, odpowiedzialności oraz celu. Czy dzięki konsumpcji faktycznie staliśmy się szczęśliwi? Gdyby człowiek z XIX stulecia usłyszał, że 100 lat później ludzie będą żyć w dostatku i luksusie, z centralnym ogrzewaniem i nadmiarem pożywienia, wyobraziłby sobie idylliczny świat pełen harmonii. Na Zachodzie wyraźnie jawi się kontrast między sukcesem natury materialnej a porażką o podłożu społecznym. If you like the material success of our societies and the social failure. W warunkach wzrostu gospodarczego konsumpcję wyniesiono do rangi stylu życia. Posiadanie rzeczy stało się celem tej podstawy, a zakupy zastąpiły duchowość. Nic dziwnego, że tak świetnie sprzedają się leki antydepresyjne. W ostatnich latach rozwój gospodarczy stymulują albo zbrojenia, albo produkcja przedmiotów, których większość ludzi nie potrzebuje. Tak naprawdę wcale ich nie chcemy, ale musimy je mieć. Konsumpcjonizm jest zakorzeniony w społecznym aspekcie natury człowieka. Posiadając rzeczy, stajemy się lepsi w oczach innych ludzi.
Dzieje się tak, ponieważ doświadczamy siebie przez reakcje emocjonalne innych osób. Ich zażenowanie, dumę, zazdrość i tak dalej. Zatem przedmioty tylko pośredniczą w naszych stosunkach z ludźmi w tej niezwykle wyobcowanej hierarchii społecznej. Ofiarą tej postawy padają relacje międzyludzkie i życie rodzinne. W końcu zaczynamy rozumieć, że pieniądze nie zapewnią nam szczęścia. Na pewnym poziomie przyrost bogactwa niewiele już zmienia. Szczęście dają nam inni ludzie. W ostatnich 30 latach najbardziej ucierpiały stosunki międzyludzkie. Mniej sobie ufamy, widujemy się rzadziej. Niechętnie wiążemy się ze sobą. Przyszłość związków małżeńskich oraz innych form relacji opartych na zaangażowaniu uczuciowym stoi pod znakiem zapytania. Oto spuścizna ostatniego 30-lecia. Powinniśmy przywrócić ludzki wymiar naszej egzystencji. W przeciwnym razie będzie ona nie tylko nieprzyjemna i krótka, ale także samotna. Zachód uświadomił sobie, że zawiódł jego styl życia. W myśl którego suma indywidualnych osiągnięć rozwiniętych jednostek stworzy szczęśliwe społeczeństwo. Jednak rozwój jednostki w oderwaniu od wrażliwej społeczności jest fikcją. Bądź panem swojego losu, rozwijaj się. Wtedy osiągniesz cel, szczęście i dostatek. Ale jesteś zamknięty w szklanej klatce o ograniczonych rozmiarach. Zaczynasz się dusić i umierasz z braku tlenu. Aby żyć, człowiek potrzebuje związków uczuciowych z innymi ludźmi. Wyizolowana jednostka ginie. Sensu życia powinniśmy szukać poza szczęściem własnym. Nieważne, jak to zrobimy. Istotne, byśmy tworzyli wartości pozytywne. Jeśli nasze cele będą egoistyczne, to skończymy w otchłani, jak mawiał Nietzsche. Jednym z najbardziej wpływowych czynników, które kształtują światopogląd człowieka Zachodu, jest struktura hollywoodzkich produkcji filmowych. Powielają one swoisty schemat kulturowy, w którym mamy początek, rozwinięcie i zakończenie. Towarzyszy im dramaturgia, napięcie i rozwiązanie. Zazwyczaj jest to opowieść o losach pozytywnych i negatywnych bohaterów. Hollywoodyzacja sposobu, w jaki się porozumiewamy, mówimy o sobie czy postrzegamy historię, w dużym stopniu zdeterminowała nasz odbiór kryzysu finansowego. Śledziliśmy początek, rozwinięcie i finał dramatu banku Lehman Brothers. Ludzie żądali rozwiązania, to znaczy kary dla negatywnych bohaterów. Uwaga widzów skupiła się na paru osobach, ale krachu nie spowodował spisek kilku jednostek. Wszyscy zaangażowani w tę działalność są w pewnym stopniu współwinni.
zaniedbania lub zignorowania podstawowych pytań, na przykład dlaczego przez tyle lat pieniądze były tak tanie. Ludziom trudno pojąć, że zawiódł cały system. Niełatwo sprzedać taką wersję wydarzeń. Być może to poczucie bezsilności wynika z niezrozumienia natury problemu. Pozbycie się paru zgniłych owoców nie oczyści z brudów głównego nerwu zachodniej gospodarki. System, który powinien zapewnić nam bezpieczeństwo, tylko wyzwolił gniew czterech jeźdźców apokalipsy. Współcześni cztery jeźdźcy apokalipsy, chciwy system finansowy, eskalacja przemocy, skrajna nędza oraz wyczerpanie zasobów naturalnych ziemi stratują wszystkich nieprzygotowanych, ponieważ sposób myślenia, który został nam narzucony przez szkoły i środki masowego przekazu, nie kwestionuje przyjętych norm. Panuje apatia. Jesteśmy przygnębionym społeczeństwem. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że nic nie da się z tym zrobić. Nie mamy wyboru. Będziemy się borykać z problemami środowiska naturalnego. Panuje wyścig szczurów i tyle. Powinniśmy zrozumieć, że większość tych problemów można przezwyciężyć, zmniejszając różnice w poziomach dochodu. Wtedy poradzimy sobie także z wyzwaniami środowiska naturalnego. Poprawi się jakość życia wszystkich członków społeczeństwa. Apatia jest skutkiem manipulacji. Nie porusza się tego tematu w debacie publicznej. Media publiczne są własnością grup interesów powiązanych z rynkiem nieruchomości i finansami. Dlatego reporterzy nie wyjaśnią ludziom związków między sektorami finansowym, ubezpieczeniowym i nieruchomości. Mamy do czynienia z dezinformacją, przerzucaniem odpowiedzialności na innych, ukrywaniem prawdziwych przyczyn tego stanu rzeczy. To typowa strategia. Banki współfinansują rozwój uczelni, zakładają ośrodki badawcze, prowadzą fundacje edukacyjne, zarządzają prasą. Ludzi karmi się propagandą, żeby przypadkiem nie odkryli prawdy. Nie dajcie sobie wmówić, że bez wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego nie zgłębicie tej skomplikowanej problematyki. To wszystko jest bardzo proste. Chodzi o władzę i demokrację. Możecie to zrozumieć równie dobrze jak ja. Szkoła ekonomii neoklasycznej stanowi jedno ze źródeł tej dezinformacji. Jej wychowankowie i eksperci przekonali świat, że ich poglądy są objawieniem. Ale podobnie jak wynalazek Gutenberga zrewolucjonizował XVI-wieczną Europę, tak i obecnie stanęliśmy u progu internetowego przebudzenia, które usunie chmurę ignorancji podtrzymywaną przez media i uczelnie. Edukacja może być formą manipulacji umysłowej. Ekonomia neoklasyczna jest wciąż wykładana na wszystkich prestiżowych uniwersytetach. Piszą do mnie studenci kierunków ekonomicznych z innych uczelni. Biorą udział w jakimś programie dla absolwentów i mówią, że przeczytali moje artykuły i coś ich zainteresowało. Ale utknęli w martwym punkcie i nie wiedzą, co zrobić. Proszą mnie o radę. Odpowiadam im, że powinni zakwestionować to, czego ich uczą. Niektóre rzeczy są przydatne i warto je znać, choćby dlatego, że trzeba poznać swojego wroga. Jednostka nie zmieni całego systemu, ale może zmienić siebie. Jeśli nie mamy szans na właściwą edukację, powinniśmy sami zdobywać wiedzę. Dobrym początkiem będzie zaznajomienie się z poglądami klasycznych ekonomistów oraz z funkcjonowaniem systemu walutowego, którego prawie nikt nie kwestionuje. Bez reformy systemu walutowego nastąpi kres współczesnej cywilizacji. Nie mówię o zagładzie ludzkości, tylko o upadku struktur nowoczesnego świata, który nie przetrwa zasilany pieniądzem fiducjarnym.
Żadna z osób za to odpowiedzialnych tego nie potwierdzi. Ale to prawda. Człowiek ustanowił i złamał zasady systemu pieniądza fiducjarnego. Czy istnieje waluta nie poddająca się naszym regułom? Weźmy złoto i prawo natury. Dla mnie złoto jest pieniądzem naturalnym. Wszystkie zasoby kruszcu, które człowiek wydobył, są wciąż przetrzymywane na powierzchni. Gdyby całe złoto zgromadzić w jednym miejscu, zajęłoby ono objętość 2,5 basenu olimpijskiego. Zasoby szlachetnego metalu rosną mniej więcej o 1,3% rocznie, prawie w takim samym tempie jak populacja świata. Wniosek z tego taki, że siła nabywcza złota w długim okresie czasu jest stabilna, ponieważ popyt i podaż pozostają w równowadze. Aby zapanowała wolność, musimy ustabilizować walutę. Zapewnić nam to może tylko złoto, które nie ulegnie presji polityków. W warunkach współczesnego systemu walutowego nieustające zadłużenie stało się trwałą cechą wszystkich warstw społecznych. Traktujemy dług jak coś normalnego, a to jest forma niewolnictwa. Czy zastanawiamy się nad naszym zadłużeniem? Co mamy z nim zrobić? Klasycznym przykładem jest niemiecki cud gospodarczy z 1947 roku. Alianci umorzyli wszystkie niemieckie długi krajowe i zagraniczne, z wyjątkiem tych, które pracodawcy zaciągnęli wobec swoich pracowników w ostatnich tygodniach oraz debetów na bankowych rachunkach rozliczeniowych. Innymi słowy, wszyscy zaczynali z czystym kontem. Posiadana własność była wolna od zobowiązań. Szkopuł w tym, że jednocześnie zerujemy oszczędności, które równoważą wartość zadłużenia. Co nie byłoby wcale takie złe, biorąc pod uwagę fakt, że najzamożniejszy 1% Amerykanów zgromadził w swych rękach olbrzymi majątek. Powinniśmy zająć się również systemem fiskalnym. Być może należałoby raczej opodatkować naszą konsumpcję. Ilu Amerykanów wie o tym, że ojcowie założyciele chcieli, żeby dochód z pracy był wolny od podatku? Nie istniałby podatek dochodowy. System podatkowy, który nam wciśnięto, pochodzi z Wielkiej Brytanii, reliktu kolonializmu. Fundament systemu podatkowego powinny tworzyć podatek gruntowy od wzrostu cen ziemi oraz to, co John Stuart Mill nazwał przyrostem wartości. Czyli dochód, który osiąga ziemianin podczas snu, jak to ujął autor. Kto stworzył ropę naftową, węgiel czy rudę żelaza? Te surowce nie są produktem pracy ludzkiej. Ich wydobycie, owszem, ale nie sam fakt istnienia. Zatem opłata od zasobów naturalnych jest wspaniałym źródłem podatków. Surowców nikt nie wyprodukował. Gdy je opodatkujemy, wymusimy, żeby gospodarowano nimi bardziej wydajnie. Zasoby naturalne są znacznie lepszym źródłem podatków niż dochód czy kapitał. Gdyby państwa właściwie wykorzystały wartość zasobów natury, to wówczas nie musiałyby nakładać podatków na płace pracowników czy przychody przedsiębiorstwa. Obciążenia te podnoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i powodują przerost systemu fiskalnego. Nowy system podatkowy, wspierany przez ekonomistów nurtu klasycznego, stałby się mechanizmem zwalczania biedy na świecie. Krajom rozwijającym się pozwoliłby zachować ich bogactwa naturalne. Dla krajów rozwiniętych byłby on panaceum na kryzys rynku kredytów hipotecznych. Nowy system fiskalny mógłby wyzwolić ducha przedsiębiorczości, który pobudziłby gospodarkę. Być może warto by przywrócić inną, ponadczasową zasadę z ery rewolucji przemysłowej.
Koncepcja, że robotnicy mają prawo zostać właścicielami fabryki, w której pracują, jest głęboko zakorzeniona w kulturze klasy robotniczej. W początkowych latach rewolucji przemysłowej, u schyłku XIX wieku, pracownicy fizyczni uznali, że przysługuje im prawo własności do zakładu, w którym są zatrudnieni. Inne rozwiązanie byłoby pogwałceniem praw wolności obywatelskiej. Co więcej, w ich mniemaniu praca fizyczna tylko tym się różni od niewolnictwa, że trwa przez pewien czas, a potem człowiek jest wolny. Wolność można uzyskać, stając się właścicielem fabryki. Taki pogląd głosił Abraham Lincoln. To była doktryna Partii Republikańskiej pod koniec XIX wieku. Włożono wiele trudu, żeby wykorzenić te trafne zasady z naszych umysłów, ale one wciąż tam są. Platon powiedział, że stosunek dochodów pracownika o najwyższych wpływach do dochodów pracownika o najniższym uposażeniu nie powinien być większy niż 6:1. W roku 1923 bankier J.P. Morgan podniósł ten współczynnik do 20:1. Mimo to współcześnie proporcje te wynoszą 500:1, a nawet 1000:1. Gdy stosunek ten sięga 500:1, bogaci i biedni jawią się niby całkowicie odmienne gatunki. W grupie zanikła wspólnota interesów, dlatego jej członkom trudno utrzymać poczucie więzi i przyjacielskie relacje. Różnice międzyklasowe są zbyt głębokie. Gdy ludzie dają upust niezadowoleniu z powodu niskich zarobków, najczęstszym zabiegiem jest przeniesienie debaty na grunt psychologii. Przeżyją tylko najsilniejsi. Tych słów brytyjskiego ekonomisty Herberta Spencera używa się jako usprawiedliwienia dla nierówności. Konkurencja jest dobra, ale warunki gry muszą być dla wszystkich równe. Monopoliści zgarniają większość, ponieważ mecz jest ustawiony. W warunkach obecnego ustroju gospodarczego nikt nie przejmuje się kondycją większości populacji ludzkiej. Osoby, których dotkną skutki kryzysu, nie są za niego odpowiedzialne. Prawdziwi sprawcy bez wątpienia zmarginalizują znaczenie tego filmu. Uznają go za prosocjalistyczny, a nawet promarksistowski. Uważam się za kapitalistę. Jestem człowiekiem interesu. Przestrzegam podstawowych zasad. Ze zgrozą obserwuję, jak magnaci i monopoliści depczą te zasady i niszczą system od wewnątrz, na Wall Street. To niedopuszczalne. Jestem kapitalistą. Kapitalizm sobie poradzi. Pytanie brzmi, jak mamy się pozbyć tej okropnej formy, którą przyjął kapitalizm? Kapitalizm rozumiany jako gospodarka rynkowa nie tylko ma przed sobą przyszłość. Trudno mi wyobrazić sobie świat bez niego. Ale jaki to będzie kapitalizm? Jaki typ gospodarki rynkowej? Zreformowany kapitalizm zbudowany na niezależnej walucie, system podatkowy oparty na konsumpcji oraz przedsiębiorstwa będące własnością pracowników stworzą gospodarkę, która nie musi stale rosnąć, by obsłużyć swoje zadłużenie. Od stuleci znosimy tak zwany wolny rynek. Nie dość, że ma on niewiele wspólnego z wolnością, to jeszcze w imię postępu pchnął nas ku zagładzie natury i samych siebie. Absurdalny jest pogląd, że istnieje naukowa definicja granic rynku, których nie powinno się zmieniać. Tak każą nam wierzyć piewcy wolnego rynku. Kiedy już nas o tym przekonają, a przecież mają rację, bo są doktorami ekonomii, mogą nam wszystko wmówić i uwierzymy w to. Dlatego tutaj musimy im stawić czoło. Polityka polega na określeniu granic rynku. Jeśli się nad tym zastanowimy, to wiele się w tym zakresie zmieniło w ciągu ostatnich 200-300 lat. 300 lat temu dozwolony był handel żywym towarem, zatrudnianie dzieci. Zmienialiśmy już te granice i nie ma nic złego w ponownej zmianie.
Sytuacje zupełnie normalne w połowie XIX wieku, jak sprzedaż substancji chemicznych, które miały uchodzić za lekarstwa, współcześnie zostały uznane za przestępstwo. Za 100 lat podobny los spotka spekulacyjne zarządzanie aktywami. Krach z czasów Wielkiego Kryzysu oraz ten obecny wywołali ci, którzy w imię postępu wyciągnęli z systemu więcej, niż do niego dokładają. Korporacje międzynarodowe oraz banki zawsze chcą zwiększać przychód kosztem pracowników, dzięki którym go osiągnęli. W przeszłości chciwość bogatych powstrzymywał zbuntowany lud, który znał swojego przeciwnika. Ale czy w dzisiejszych czasach jest to możliwe, gdy bezpostaciowy wróg przenika wszystkie elementy procesów gospodarczych i politycznych? Oczywiście, że to wykonalne. Nie jesteśmy niewolnikami, najwyżej szczurami biegającymi w kółko w klatce. System finansowy bardzo się rozwinął. Można było zarobić krocie. Nie trudno potem przekupić polityków. Ale istotą amerykańskiej demokracji jest ta powracająca konfrontacja. W roku 1830 Andrew Jackson pokonał drugi bank w USA. Na początku XX stulecia Teddy Roosevelt pokonał J.P. Morgana i John'ego Rockefellera. W latach 30. minionego stulecia Franklin Roosevelt ujarzmił Wall Street. Teraz musimy zrobić to samo. Optymizmem raczej niż pesymizmem lub cynizmem napawają mnie moi studenci. Wall Street nie jest ich celem. Wręcz przeciwnie. Widzę u nich pogardę nie wobec ludzi, których nie interesują pieniądze, tylko wobec takich, których wyłącznie interesują pieniądze. Ten kryzys spowodowali ludzie i ludzie mogą usunąć jego skutki. Naprawdę możemy zmienić swój świat. So we are all capable of transforming our world. Rewolucje są dla filozofów. Trzeba powstrzymać sprawców, którzy ukrywają istotę problemu. Możliwa jest bezkrwawa rewolucja wymierzona w organizacje przestępcze i przywódców, którzy zniszczyli gospodarkę. Bankowość centralna, ukartowany kapitalizm, spekulacje na rynku nieruchomości, podatek dochodowy oraz ekonomia neoklasyczna doprowadziły do korporyzacji ustroju demokratycznego i zahamowania wzrostu. Zdemoralizowały ludzkość i zagroziły przyszłości naszej planety. Jeśli nie zajmiemy się tymi problemami, czeka nas wielka katastrofa, niezależnie od oficjalnej propagandy. Na początku XXI wieku banki centralne uwolniły strumień taniego kapitału, napompowały wartość nieruchomości, co spowodowało powstanie niestabilnej bańki spekulacyjnej w świecie, który znów posługuje się ustawionym systemem podatkowym, faworyzującym szczelny krąg uprzywilejowanych. Ekonomia neoklasyczna zrujnowała życie milionom z nizin społecznych, wywołała międzypokoleniowy konflikt i spowodowała ogrom cierpienia. Ludzie ulegają masowej histerii, ale wracają do zmysłów powoli i indywidualnie. W historii ludzkości nie brakuje przykładów osób, które zrzuciły jarzmo niewoli i przeszły gwałtowną przemianę, po czym już jako władcy utrzymały stary porządek. Zrozumieć coś naprawdę, to znaczy być z tego wyzwolonym. Poświęcenie dla większej sprawy, wzięcie odpowiedzialności i samopoznanie stanowią istotę ludzkiej egzystencji. Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu, a zarazem największym sprzymierzeńcem człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka, która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy szeroko otwarte. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Start International Polska. Tekst Piotr Marcik. Konsultacja naukowa dr Waldemar Kozioł. Czytał Piotr Borowiec.